Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, na rynek główny w Krakowie wchodzą pododdziały reprezentujące wojska lądowe, siły powietrzne, marynarkę wojenną, okręgi wojskowe, dowództwo garnizonu Warszawa i żandarmerię wojskową. W trójkolorze występuje kompania honorowa wystawiona przez batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest pułkownik Andrzej Śmietana. Pododdziały wchodzące na rynek ustawiają się w następującej kolejności. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Przemysława Skrońskiego. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Artur Sar. Sztandarowym starszy kapral Jacek Suszek. Asystującym podporucznik Michał Jankiewicz. Kolejnym pododdziałem jest kompania reprezentacyjna Sił Powietrznych pod dowództwem porucznika Pawazinia. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Grzegorz Kosiak. Sztandarowym starszy kapral Andrzej Szwagierczak. Asystującym porąży Sebastian Majak. Za kompanią reprezentacyjną Sił Powietrznych w trzech kolumnach maszerują żołnierze pełniący służbę w pierwszej komendzie lotnictwa w Radomiu, którzy będą składali przysięgę. Kolejnym pododdziałem jest kompania reprezentacyjna Marynarki Wojennej pod dowództwem porucznika marynarki Bartosza Kucharskiego. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik marynarki Piotr Finn. Sztandarowym porąży Dariusz Najdrowski. Asystującym starszy bocman Mariusz Matłoka. Służbę w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustrze, którzy będą składali przysięgę. Oddziałem jest kompania reprezentacyjna wojsk lądowych pod dowództwem kapitana Artura Bajponuka. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porąży Mariusz Bednarz, sztandarowym kapral Mariusz Osika, asystującym starszy kapral Paweł Rogalski. W dalszej kolejności maszeruje kompania reprezentacyjna żandarmerii wojskowej pod dowództwem kapitana Łukasza Kandefera. Dowódcą pocztu sztandarowego jest porąży Paweł Witkowski. Sztandarowym kapral Paweł Owiedziński, asystującym starszy kapral Andrzej Kałus. Kompania reprezentacyjna Śląskiego Okręgu Wojskowego pod dowództwem kapitana Marka Pojuda. Dowódcą pocztu sztandarowego jest podporucznik Paweł Rędzio. Sztandarowym kapral Michał Szykulski. Asystującym kapral Sebastian Kowaczyński. Kompania reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego pod dowództwem podporucznika Piotra Woźniaka. Dowódcą pocztu sztandarowego jest starszy kapral Marcin Holniacki. Sztandarowym kapral Robert Szturo. Asystującym kapral Marcin Markiewicz. Na dzisiejszej uroczystości jest również grupa rekonstrukcyjna Wrzesień 39. Przedstawiciele
organizacji społecznych i politycznych, związków i stowarzyszeń kombatanckich, środowisk naukowych. Pododdziały Patrzność. Równaj w prawo. Baczność, pododdziały, spocznij. Uroczystość zgromadziła mieszkańców Krakowa, rodziny i najbliższych żołnierzy składających przysięgę oraz turystów przebywających obecnie w Krakowie. Witamy wszystkich Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dlatego, że pochodzę z portowej dzielnicy miasta Gdyni w Oksywie, a na Oksywie mieszkają albo stoczniowcy, albo marynarzy. Po ukończeniu szkoły będę służyć na wszystkich okrętach w naszej flocie. Uważam, że będzie to dla mnie wspaniałe przygody. Podobnie jak całe siły zbrojne, marynarka wojenna przechodzi obecnie proces pełnego uzawodowienia jednostek. Panie generale, pułkownik Śmietana melduje gotowość pododdziału do uroczystości. Czołem, panie generale. Szanowni Państwo, na krakowski rynek przybył szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał Franciszek Gombol. Musimy pogodzić tak naprawdę wodę z ogniem. Z jednej strony wymogi wojskowe, borowskie, no. I z drugiej strony, żebyście wy porobili. No, dla mnie byłoby ważniejsze, żeby, ale no, pewnie życie nie przeskoczę. Sam robisz to instytucję. Nie wiem, gdzie on może być? Wiesz, jak to powinno. I to się po prostu pewnych rzeczy nie da pomóc. Zawsze ktoś będzie... Jakie ma beretki? Są ludzie, którzy w miarę to zrozumieją. Ale jakie ktoś beretki ma? Zawsze wyjdzie, a jednocześnie przepisy. Jesteś młody, nie ten nie wiem, pan. Poprosiłem
oddziały. Baczność! Gdzie pan jest? Szanowni Państwo, na uroczystość przybył minister obrony narodowej, pan Bogdan Klich. Ja mogę przybyć osobiście. Szanowni Państwo, na uroczystość przybył prezes Rady Ministrów, pan Donald Tusk. Pan premier złoży kwiaty na płycie upamiętniającej przysięgę generała Tadeusza Kościuszki, którą naczelnik powstania złożył narodowi w 1794 roku. Thank you.
żołnierze. Pod oddziały, baczność! Ramię, broń! Do nogi, broń! Pod oddziały, spocznij! Proszę. Nie! Szanowni Państwo, gadaj. Za chwilę nastąpi podniesienie flagi państwowej na maszt. Baczność! Na ramię, broń! Prezentuj, broń! Na prawo, patrz! Poczet flagowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Szanowni Państwo, z szybko wystąpił poczet flagowy, którego dowódcą jest porucznik Tomasz Sebastynowicz. Flagę na maszt podniesie plutonowy Mirosław Sereń. Asystował będzie podporucznik Rafał Dziuka. Podnoszenia na maszt flagi państwowej odegrany zostanie hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Zabierze prezes Rady Ministrów, pan premier Donald Tusk. Panie ministrze obrony narodowej, panowie generałowie, panie prezydencie miasta Krakowa, mieszkańcy miasta Krakowa, wszyscy goście i przede wszystkim wy, żołnierze, którzy dzisiaj przeżywacie swoją ważną uroczystość. W takich chwilach i w takich miejscach trzeba zawsze podkreślać z całą mocą. Polska ma prawo do niepodległego bytu, a Polacy mają prawo do bezpiecznego życia. To miejsce i ta uroczystość wzbudza w każdym z nas, w każdym z Polaków refleksję dotyczącą naszej trudnej historii. Dzisiaj, po dziesiątkach lat zawieru, dramatów, tragedii, zniewolenia, dramatów, których świadkiem był także ten rynek, dzisiaj możemy z dumą i spokojem powiedzieć, że Polska utrwaliła swoją niepodległość, a Polacy czują się w Europie i w świecie bezpiecznie. Mamy od 1989 roku narastające poczucie własnego bezpieczeństwa, wagi i znaczenia. Nasz dumny naród zyskał
państwowość stabilną, rzeczywiście niepodległą, której bezpieczeństwa strzegą sojusze, międzynarodowe układy, nasza silna pozycja w Unii Europejskiej. Ale nieprzypadkowo w tym miejscu składają przysięgę nasi żołnierze. W tym miejscu bowiem wspominamy tych, którzy przysięgali pod Tadeuszem Kościuszką i tych, którzy pod Józefem Piłsudskim maszerowali stąd z Krakowa z nadzieją w sercach na niepodległą Polskę. To właśnie w tym miejscu i przy tak uroczystej okazji musimy my Polacy sobie głośno i stanowczo powiedzieć, że ważne są dla nas sojusze, że ważna jest nasza międzynarodowa sytuacja, ale że polskiego bezpieczeństwa, polskiej niepodległości w pierwszym rzędzie musi bronić nasza polska nowoczesna armia. Dlatego zdecydowaliśmy się zdecydowanie przyspieszyć profesjonalizację polskiego wojska. Dzisiaj w nowoczesnym świecie, gdzie wygrywa także w konfliktach przede wszystkim myśl, technika, siła gospodarcza, także nasze wojsko, nasi żołnierze muszą stać się w pełni konkurencyjni wobec tych wyzwań i tych sił, które w świecie usiłują zdobyć pozycję dominującą. Dlatego tak ważną rzeczą właśnie dziś jest w pełni zawodowa polska armia, świetnie przygotowany polski żołnierz. Podjęliśmy decyzję i ta przysięga dzisiaj tu w Krakowie jest jej symbolicznym, ale także faktycznym potwierdzeniem, aby zakończyć czas powszechnego poboru po to, aby polska armia, polskie wojsko było silniejsze, sprawniejsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek w historii. Po to, aby żołnierz zawodowy był żołnierzem, który z pełnymi kwalifikacjami, z pełnym oddaniem, z pełnym przekonaniem służył obronności naszej ojczyzny. Dlatego wam wszystkim, szczególnie żołnierzom, serdecznie dziękuję za dotychczasową służbę, dotychczasowe wysiłki. I wzywam wszystkich odpowiedzialnych za polskie bezpieczeństwo, abyśmy dokończyli tę wielką pracę, aby ten nasz wielki wspólny wysiłek zaowocował armią z wyboru, a nie armią z poboru. A więc armią zdolną na najwyższym szczeblu kwalifikacji technicznych, logistycznych, także finansowych, operacyjnych, aby te wszystkie kwalifikacje i możliwości w Polsce były na najwyższym światowym poziomie. Tego żołnierzom i wszystkim Polakom serdecznie życzę. A rodzinom, w szczególności matkom i ojcom, dzisiejszych bohaterów tej uroczystości serdecznie gratuluję, że wychowaliście swoich synów na dobrych żołnierzy, na dobrych Polaków. Polska jest z was dumna, z was żołnierzy i z waszych rodzin. Serdecznie gratuluję i dziękuję w imieniu wszystkich rodaków. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odczytana odezwa, którą Józef Piłsudski w dniu 3 sierpnia 1914 roku skierował do żołnierzy zebranych na krakowskich błoniach. Pododdziały, baczność! Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Dopóki jednak nowy znaczek nie zostanie wam rozdany,
rozkazuję, abyście zamienili ze sobą wasze dawne oznaki jako symbol zupełnej zgody i braterstwa, jakie muszą w końcowej fazie, żeby można było do szeregi żołnierzy z bliska. Niech strzelcy przypną do czapek blachy drużyniaków, a oddadzą im swoje orzeźwienie. Wkrótce może pójdziecie na pola bitew, gdzie mam nadzieję zniknie najlżejszy nawet cień różnicy między wami. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt niezmierny, że jako pierwsi pójdziecie do Królestwa i przestąpicie granicę rosyjskiego zaboru, jako czołowa kolumna wojska polskiego, idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny. Wszyscy jesteście żołnierzami. Wszyscy jesteście równi wobec ofiar, jakie ponieść macie. Nie naznaczam szarż. Każe tylko doświadczeńszym wśród was pełnić funkcję dowódców. Szarże uzyskacie w bitwach. Każdy z was może zostać oficerem, jak również każdy oficer może znów zejść do szeregowców, czego oby nie było. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć ma się przyszła Armia Polska i pozdrawiam was jako pierwszą kadrową kompanię. Od oddziały spocznij. Szanowni państwo, za chwilę rozpocznie się najważniejszy element dzisiejszej uroczystości. Przysięga wojskowa najmłodszych żołnierzy. Od oddziały atrz! Na ramię! Prezentuj! Na prawo! Atrz! Poczty sztandarowe pod oddziału składających przysięgę. Przed front szyku. Marsz! Oddziały składające przysięgę. Baczność! Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do sztandaru marsz! Do przysięgi! Szanowni państwo, rotę przysięgi odczyta szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pan generał Franciszek Gongor. Powtarzajcie za mną słowa roty przysięgi wojskowej. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Strzec honoru żołnierza polskiego. Strzec honoru żołnierza polskiego. Sztandaru wojskowego bronić. Sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. Potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzi. Potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzi. Tak mi dopomóż Bóg. Tak mi dopomóż Bóg. O! Przysiędzę. Żołnierze wyróżnieni złożeniem przysięgi na sztandar. Do szyku. Stop! Szanowni państwo, przed chwilą następujący żołnierze dostąpili zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar.
Z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego szeregowy Rafał Baraksa, szeregowy Szymon Dwalak, szeregowy Waldemar Borowicki, szeregowy Dawid Mrowiński. Z pierwszej komendy lotniska w Radomiu szeregowy Wieńczysław Pawłowski, szeregowy Sebastian Kostrzewski, szeregowy Adrian Wierzbicki, szeregowy Łukasz Cebula. Z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce marynarz Paweł Cybulski, marynarz Andrzej Kuźnicki, marynarz Mateusz Mickiewicz, marynarz Grzegorz Wach. Pododdziały składające przysięgę. Baczność! Na prawo. Baczność! Poczty sztandarowe pododdziałów składających przysięgę. Do szyku. Stąd! Oddziały. Baczność! Na ramię. Oj! Do nogi. Oj! Szanowni Państwo, za chwilę błogosławieństwa żołnierzy, którzy złożyli przysięgę, udzielą ordynariusze polowi Wojska Polskiego. Biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup generał dywizji profesor Tadeusz Płoski, przedstawiciel prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, ksiądz pułkownik Bazylii Gałczyk oraz w imieniu ewangelickiego biskupa wojskowego, ksiądz pułkownik Zbigniew Kowalczyk. Następnie zostanie odśpiewana pieśń Bogu Rodzica. Pan z wami! I z duchem twoim! Bóg, który powołał was do służby naszej ojczyźnie, niech wam udzieli swego błogosławieństwa, byście mogli godnie wypełniać żołnierskie powołanie. Nasz Pan Jezus Chrystus, który do końca nas umiłował, niech sprawi, abyście jako żołnierze w trudnej służbie wojskowej dla Rzeczypospolitej byli zdolni oddać nawet życie. Duch Święty, Duch Męstwa i Rady, niech wam pozwoli godnie i z honorem spełniać wasze żołnierskie obowiązki. Amen! Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen! Thank you.
pododdziały spocznij. Szanowni Państwo, minister obrony narodowej wyróżnił kilkudniowym urlopem kilkudziesięciu żołnierzy za uzyskanie przez nich najlepszych wyników w szkoleniu podstawowym. Wyróżnieni zostali żołnierze z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, z pierwszej komendy lotniska w Radomiu oraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Żołnierze wyróżnieni, do wręczenia wyróżnień, wystąp! Żołnierze z Ustki muszą jechać do Przemyśla. Żołnierze z Przemyśla muszą jechać do Ustki. Nie chłopie, ale Szanowni Państwo, zapraszamy rodziców wyróżnionych żołnierzy do wystąpienia i zajęcia miejsca od dyskusji. Zapraszam pana premiera, ministra obrony narodowej, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dowódców rodzaju sił zbrojnych i dowódcę garnizonu Warszawa do wręczenia wyróżnień. Szanowni Państwo, wyróżnieni żołnierze oprócz urlopu nagrodowego otrzymują plakietkę pamiątkową wykonaną z okazji dzisiejszej przysięgi wojskowej. Rodzice żołnierzy otrzymują dyplomy, podziękowania za wychowanie syna w duchu patriotyzmu oraz szacunku do tradycji narodowych. Wyróżnienie otrzymuje szeregowy Krystian Bednarski. Matka żołnierza, pani Jolanta Bednarska, otrzymuje za wzorową postawę syna list gratulacyjny. Otrzymują list gratulacyjny. Wyróżniany jest szeregowy Tomasz Jędrzejek. Pani Barbara i pan Bogusław Jędrzejek, rodzice żołnierza, zostali uhonorowani listem gratulacyjnym. Szeregowy Tomasz Nazarczuk. Rodzice żołnierza, pani Jadwiga i pan Stanisław Nazarczukowie otrzymują list gratulacyjny. Wyróżnienie otrzymuje szeregowy Tomasz Ogórek. Jego rodzice, pani Teresa i pan Edward Ogórek, zostali uhonorowani listem gratulacyjnym. Jego rodzice, pani Dorota i pan Andrzej Waradza,
zostali uhonorowani w scenie gratulacyjnej. Wyróżniony jest szeregowy Łukasz Woźny. List gratulacyjny otrzymują jego rodzice, pani Sława i pan Anton. Otrzymują list gratulacyjny. Wyróżnienie odbiera szeregowy Grzegorz Olko. Rodzice żołnierza, pani Kazimiera i pan Jan Olko, uhonorowani zostają listem gratulacyjnym. Wyróżniony jest szeregowy Mikołaj Osipiak. List gratulacyjny jest wręczany rodzicom żołnierza, pani Olce i panu Tadeuszowi Osipiak. Wyróżnienie otrzymuje szeregowy Łukasz Otorowski. Pani Helena i pan Józef Otorowscy, rodzice żołnierza, zostali uhonorowani listem gratulacyjnym. Wyróżnienie odbiera szeregowy Adrian Synowiec. Rodzice żołnierza, pani Katarzyna i pan Krzysztof Synowiec, odbierają list gratulacyjny. Wyróżniany jest szeregowy Mateusz Turowicz. List gratulacyjny otrzymują rodzice żołnierza, pani Bożena i pan Dariusz Turowicz. Wyróżnienie otrzymuje marynarz Maciej Sajdyk. Rodzice żołnierza, pani Mariola i pan Edward Sajdykowie, otrzymują list gratulacyjny. Wyróżniony jest marynarz Krzysztof Scholz. Rodzice żołnierza, pani Irena i pan Zygmunt Scholzowie, otrzymują list gratulacyjny. Wyróżnienie otrzymuje marynarz Piotr Zalewski. List gratulacyjny otrzymują rodzice żołnierza, pani Wisława i pan Paweł Zalewski. Ekscelencje, panie prezydencie Krakowa, wojewodo, marszałku, szanowni państwo radni, oczywiście posłowie, senatorowie, no i przede wszystkim wy żołnierze, wszyscy państwo, którzy zgromadzili się na tej uroczystości. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Panu premierowi chciałem podziękować w szczególności za przyjęcie zaproszenia do Krakowa i to nie tylko dlatego, że to moje rodzinne, ukochane miasto, ale dlatego, że uroczystość dzisiejsza ma dla naszych sił zbrojnych szczególne znaczenie. Bo to przecież ostatnia przysięga żołnierzy z poboru, przysięga centralna. Zgodnie z decyzją pana premiera, tegoroczny pobór jest poborem ostatnim, a wcielenie grudniowe w ramach tego poboru będzie wcieleniem ostatnim. Od przyszłego roku, od stycznia przyszłego roku nie będziemy brać z obowiązku do Wojska Polskiego nikogo, kto by tego nie chciał. Od października przyszłego roku w koszarach polskiego wojska nie będzie żołnierzy zasadniczej służby wojskowej, tak abyśmy mogli spełnić deklarację pana premiera i od 1 stycznia 2010 roku wprowadzić w Polsce w pełni zawodową armię.
Pana obecność tutaj, panie premierze, jest potwierdzeniem wagi, jaką pan osobiście, jaką rząd pański przywiązuje do spraw wojska. Wczoraj podczas uroczystego capszczyku na kopcu marszałka Piłsudskiego mówiłem żołnierzom, jak wielką odpowiedzialność biorą na siebie. Jak ważny jest ten kolejny krok w dorosłość, że włączają się do sztafety pokoleń, które tworzyły Polskę i tej Polski broniły, także w tych najtrudniejszych dla naszego narodu historii. W tym miejscu szczególnie mocno odczuwamy ciężar odpowiedzialności, bo przecież tu składał naczelnik powstania swoją przysięgę i zgodnie, jeśli można odwołać się do słów pieśni, patrzy na nas teraz z góry. Naczelnik Kościuszko tu właśnie rozpoczynał swoją walkę o wyzwolenie Polski. Żołnierze, jesteście dziedzicami tych wspaniałych, patriotycznych tradycji, tych przykładów żołnierskiej odwagi, żołnierskiego honoru, żołnierskiej wierności. Tak jak powstańcy listopadowi i styczniowi, jak legioniści Józefa Piłsudskiego i tak jak ci, którzy tu właśnie z Krakowa, z Oleandów rozpoczynali naszą drogę do niepodległości 90 już lat temu. Jesteście spadkobiercami powstańców warszawskich, których czciliśmy przed kilkoma dniami w Warszawie i tych żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej 20 roku, których wspominać będziemy niebawem w rocznicę wojska, święto Wojska Polskiego, a rocznicę Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia. Taka tradycja oczywiście zobowiązuje i wierzę mocno, że jesteście jej godni. Macie przed sobą wielki życiowy sprawdzian, jakim jest służba wojskowa. Przekonacie się, że armia to służba dla ludzi silnych i zdecydowanych, obdarzonych mocnym charakterem, ale też świadomością tego, co oznacza słowo służba. A oznacza ono także wielki zaszczyt i wielką przygodę. Coraz częściej oznacza też prawdziwą satysfakcję, satysfakcję ze służby, która przebiega w coraz lepszych warunkach, w coraz bardziej fachowej armii, coraz lepiej wyposażonej oraz coraz lepiej opłacanej. Żołnierze, być może część z was wybierze karierę żołnierza zawodowego, czego byśmy sobie osobiście z panem premierem bardzo życzyli. I zapewniam, że to będzie dobra decyzja, bo oznacza ona także prestiż i uznanie środowiska. Tych, którzy zdecydują się natomiast na pracę w cywilu, przypomnę, że ona też jest sposobem na budowanie siły państwa i jego potencjału obronnego. Przecież współczesny patriotyzm to przede wszystkim odpowiedzialność. Odpowiedzialność wojskowa i odpowiedzialność cywilna. Niezależnie od drogi, jaką pójdziecie, pamiętajcie, że od was będzie zależeć też przyszłość Polaków. Nasz wspólny los. Dlatego wszystkim państwu, przybyłem tu na krakowski rynek, życzę, aby ten radosny nastrój dzisiejszej uroczystości pozostał z nami jak najdłużej. A wam, żołnierze, życzę przede wszystkim tego, co najważniejsze, tu i w ewentualnych misjach wojskowych, żołnierskiego szczęścia. W imieniu rodziców żołnierzy, którzy złożyli przysięgę wojskową, głos zabierze pani Anna Krzymowska. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela żołnierzy, którzy złożyli przysięgę wojskową, pana szeregowego Artura Fijałka. Panie premierze, panie ministrze, panowie generałowie, szanowni goście, dostojni duchowni, drodzy dowódcy i rodzice, koledzy. Przed chwilą złożyliśmy wojskową przysięgę. To dla nas duże wyróżnienie i ogromna satysfakcja, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w historycznym pod Wawelskim Grodzie na krakowskim rynku, gdzie 214 lat temu przysięgę na wierność narodowi składał wielki Polak i obywatel świata Tadeusz Kościuszko. To stąd, z krakowskich Oleandrów, wyruszył Józef Piłsudski ze swoją pierwszą kadrową kompanią. Postacie obu owianych legendą naczelników łączyło bezgraniczne oddanie idei wolności i walce o niepodległość.
Mając świadomość, że tradycja zobowiązuje, wiemy, jak wielkiego znaczenia nabiera spoczywająca na nas odpowiedzialność obrony ojczyzny. W imieniu moich kolegów w mundurach, w obecności dostojnych gości, naszych rodzin i bliskich, pragnę zapewnić wszystkich przełożonych, że dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej służyć naszemu krajowi. Korzystając z tak miłej okazji, chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim dowódcom za życzliwe przyjęcie nas w koszarach, za stworzenie przyjaznych warunków służby, za przygotowanie nas do dzisiejszej uroczystości. Naszym rodzicom i najbliższym dziękuję za troskę i cierpliwość, za trud włożony w wychowanie i wprowadzenie nas w dorosłe życie. Postaramy się nie zawieść waszego zaufania. Wierność przysiędze złożonej na sztandar wojskowy to dla nas sprawa honoru. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, za chwilę orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego imienia Józefa Wybickiego wykona pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Pododdziały, chodź! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, za chwilę pododdziały uczestniczące w uroczystości przegrupują się do defilady. Pododdziały, chodź! Na ramię! Do defilady. Ugrupowanie marszowe. Kierunek w prawo. Maszerować. Na krakowskim rynku pozostanie orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego, która wykona pokaz musztry paradnej. Yeah.
Reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem kapitana Przemysława Skrońskiego. Pod oddział żołnierzy z batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Pierwszą kolumnę prowadzi porucznik Zbigniew Dusz. Drugą kolumnę prowadzi porucznik Krzysztof Gawroński. Trzecią kolumnę prowadzi porucznik Sebastian Cichosz. Pododdział reprezentacyjny Sił Powietrznych pod dowództwem porucznika Pawła Zimia. Pierwszą kolumnę prowadzi chorąży Sylwester Mirecki. Drugą kolumnę prowadzi starszy chorąży Waldemar Białek. Trzecią kolumnę prowadzi chorąży sztabowy Mirosław Olejnik. Reprezentacyjny marynarki wojennej pod dowództwem porucznika marynarki Bartosza Kucharskiego. Pod oddziały żołnierzy, którzy złożyli przysięgę z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Pierwszą kolumnę prowadzi bosman Piotr Kraniec. Drugą kolumnę prowadzi chorąży sztabowy Andrzej Tusz. Trzecią kolumnę prowadzi młodszy chorąży Radosław Pytacz. Czwartą kolumnę prowadzi starszy bosman Krystian Kłos. Pododdział reprezentacyjny wojsk lądowych pod dowództwem kapitana Artura Wajwoduka. Na prawo! Chodź!
do oddziału reprezentacyjnej żandarmerii wojskowej pod dowództwem kapitana Łukasza Kandefera. Pod oddział reprezentacyjny Śląskiego Okręgu Wojskowego pod dowództwem kapitana Marka Pojuga. Pod oddział reprezentacyjny Pomorskiego Okręgu Wojskowego pod dowództwem